twórca bardzo oryginalnych brzmień opartych o głos, bo to jego fundamentalny instrument i niezliczona ilość technik, które prezentuje. To prawdziwy erudyta, jeśli chodzi o pewne inspiracje odwołujące się na przykład do śpiewów cerkiewnych, do śpiewów alikwotowych, do białego głosu, do śpiewu operowego. To poszukiwacz, to eksplorator, to człowiek niezwykle odważny w swoich dokonaniach. Odważny dlatego, że wychodzi sam na scenę i mierzy się ze swoim głosem, wynosząc go na wyżyny umiejętności i zupełnie niezwykłych skal. Znany z formacji przede wszystkim Beltane Improved, ale współpracujący z całą plejadą i jazzmenów, i muzyków eksperymentujących i poszukujących Polski i świata. Na początek drugiego dnia Korzeni Europy, panie i panowie, powitajmy bardzo serdecznie Sebastian Madejski. Pośpiewy fragmentaryczne. Always evergreen, and I fall there. She don't do when I fall. Ich kann da nicht mal an den Mund.
Dziś nam przyznali z cieśni mętą, łaskawy z krowy do zdrowy demon. Dziś nam przyznali z cieśni mętą, łaskawy z krowy do zdrowy demon. Testimentum dame nos came diben, dos tebe isto di testimentum, godon del moni deli delimum. O magite, inia vol, no magite, inia lo, no magite, inia vol, Magicie i niebo, z tymi noskami mas, to mi los, to mi winien, to mi nigas, to mi nian, to mi nigan, to mi dian. No me si cadi testimentum, da me noskada pedimen, Tenga.
nieskończoność ludzkiego głosu. Sebastian, jesteś mi pod ogromnym wrażeniem. Naprawdę, szapoba. Co ty potrafisz z tych trzewi wydobyć? To jest coś niezwykłego. To jest Farinelli, Diamanda Galas w jednym. Nie liczyłem oktaw, ale przynajmniej kilka. I do tego wyobraziłem sobie taką sytuację u ciebie w domu, te sąsiedzi, nie wiem, ilu tam ich mieszka? Kto? Jakieś dzieci, jakieś kobiety. Żona mówi, Sebastian, wyrzuć śmieci. Sebastiana nie ma w domu. Nie wiadomo kto to. Głosy słyszę, panie doktorze, to jest właśnie ten przypadek. I to jest coś zupełnie niesamowitego, jak muzyka potrafi opierać się o to, co jest fundamentalne, czyli o głos. Mag, Demiurg, Sebastian Madejski. Jeszcze raz wielkie brawa. Ogromne dzięki. Jego looper, technologia w służbie głosu. Taki trip-hop też wokalny. Mamy nadzieję spotykać się jeszcze z Sebastianem, jest naszym bliskim sąsiadem i przyjacielem. Drugi dzień Korzeni Europy za chwilę.